Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia I w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób wykonać tego typu część. Rozpocznijmy nowy projekt w module PART. I dodajmy tutaj walec o promieniu 20 mm i o wysokości 50 mm. Ok, następnie dodajmy kulę. Zmieńmy położenie tej kuli. Na początku przesuńmy tę kulę w osi X, tak żeby Wystawała trochę poza walec, i mamy tutaj jedną kulę, i chciałbym otrzymać więcej takich kul. Jeżeli chodzi o powielanie brył, to możemy skorzystać z poleceń szyku, możemy zarówno skorzystać z szyku kołowego, jak i z szyku prostokątnego, jednak, aby to zrobić, musimy przełączyć się do modułu DRAFT, ponieważ to w module DRAFT możemy zastosować szyk kołowy czy szyk prostokątny bryły, dlatego przełączamy się do modułu DRAFT. Mamy zaznaczoną bryłę. Tutaj jeszcze wyłączę widoczność tej siatki, tak żeby nie przesłaniała widoku. I tak, mamy zaznaczoną bryłę, i tutaj mamy polecenia szyków. Mamy szyk prostokątny, i mamy szyk kołowy. Na początku wybierzmy szyk kołowy. I tutaj określamy liczbę elementów. Wpiszmy na przykład 7, i jako punkt względem którego zostanie wykonany ten szyk. Określamy punkt x0, y0, z0, i aby to zrobić, po prostu klikamy ten przycisk, reset point. I ten punkt został zresetowany, i klikamy OK. W tym momencie, jeżeli chciałbyś zmienić jakieś parametry szyku, to w bardzo łatwy sposób możemy to zrobić. Wystarczy, że zaznaczysz szyk w liście operacji. I tutaj mamy wszystkie parametry tego szyku. Mamy liczbę. Elementów, możemy zwiększyć liczbę elementów. Tutaj zmieniłem liczbę na 9. Teraz wystarczy, że kliknę lewym przyciskiem myszy gdzieś poza tym polem i liczba elementów została zmieniona. I teraz, jak mamy zaznaczone te elementy, mamy dodany szyk kołowy, to na podstawie tego szyku możemy dodać szyk prostokątny. W tym przypadku skorzystamy z szyku liniowego i dodamy kolejne wystąpienia, kolejne kopie tych wszystkich kul wzdłuż osi Z. I aby to zrobić wybieramy polecenie Array I jeżeli chodzi o te polecenia, o polecenia szyków to są one dostępne również w menu Modification i tutaj mamy Array Tools i z tego menu również możemy wybierać polecenia. Wybieramy polecenie Array i tutaj określamy parametry tego szyku. Na początku określamy liczbę elementów. W osi X nie chcemy dodatkowych kopii, dlatego zmieniamy to na 1. W osi Y podobnie też nie chcemy dodatkowych kopii, dlatego też zmieniamy to na 1. I Jeżeli chodzi o oś Z, to wpiszmy tutaj 5. Teraz przechodzimy do sekcji Z-Intervals i tutaj określamy wartość odsunięcia w osi Z. Ja tutaj wpiszę 10 mm i w tym przypadku, podobnie jak w przypadku szyku kołowego, również możemy później zmieniać parametry tego szyku. Dlatego teraz klikam OK i to wygląda w taki sposób. I w tym przypadku, właśnie tak jak w przypadku szyku kołowego, również możemy zmieniać parametry. Możemy na przykład zmienić liczbę wystąpień i to zostało zastosowane, jednak ja wrócę tutaj do pięciu wystąpień i teraz to wygląda w taki sposób, ale jeżeli chodzi o ten szyk, to ten szyk to połączenie dwóch szyków połączenie szyku kołowego i połączenie szyku liniowego, i tutaj również znajduje się element, na podstawie którego ten szyk powstał, i cały czas w poszczególnych. Elementach możemy wprowadzać zmiany. A co więcej, możemy również zmieniać położenie tego szyku, i aby to zrobić, zaznaczamy ten szyk. Przechodzimy tutaj do właściwości placement, position i w osi Z możemy to przesunąć na przykład 5 mm do góry. I w taki sposób otrzymaliśmy coś takiego. I teraz na przykład możemy wyciąć kulę z tego walca, i aby to zrobić, przechodzimy do modułu part. Zaznaczamy walec, następnie z klawiszem Ctrl zaznaczamy wszystkie kule, czyli cały ten szyk i wybieramy polecenie odejmowania jednej bryły od drugiej. Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz użyć tutaj innej operacji, na przykład możesz połączyć ze sobą wszystkie bryły ale w taki sposób możemy otrzymać tego typu część. Oczywiście celem tej lekcji nie było zaprojektowanie tej części, tylko na tym przykładzie chciałem pokazać Ci, w jaki sposób można zastosować szyki do brył, ponieważ nie jest to takie oczywiste i trzeba do tego celu użyć innej przestrzeni pracy. A stosowanie szyków brył w wielu przypadkach może być bardzo przydatne. I na dziś to wszystko, na tym zakończymy. Ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału.